Siemanko, ponownie. Siedzę właśnie w testowanym Fendzie 726. Patrzcie, co tu za bajery są. Nawigacja na pulpicie, słonko świeci sobą, widać. Ale nowość, co jest, jest tutaj joystick i patrzcie, co o nim robię. W lewo skręcam kierownicą, kołami skręcam. Patrzcie, kierownica stoi. Jedna kamera, słabo widać. Mogę przyłączyć się na drugą kamerę, czyli przód, obciążnik. Wychodzę. Patrzcie, jakie tutaj jest ustawień. Nawigacje. Mega, to jest fest przejrzyste. Myślałem, że to jest trudne w obsłudze, ale to jest tak przyjemne. Patrzcie, ile tych jest. Funkcja ciągnika. Patrzcie, to wszystko jest do ustawiania. A ten pulpit mega jest. Fajny jest ten go on. Ustawiam sobie tempomat. Ustawiony jest go, opuszcza mi talerzówkę, przyspiesza jeszcze dodatkowo. Nie muszę klikać, żeby nawigacja mi się załączała. No kurde, no jest mega. O, tu ruszyłem już kierownicą. Mogę sobie przestawiać nawet z przodu. Patrzcie, przestawia mi się na pulpicie. Co chcę? Hydraulikę? Co chcę z przodu na wyświetlaczu, żeby mi pokazywało? No mega jest. Światła, wszystko, nawiewy, maszyny, radio. Kurde, no naprawdę to jest zarąbista sprawa. Taki Fendzior to by się przydał na gospodarstwie. Mega jest. No i tutaj sobie przechodzę. O, teraz kliknę sobie. Jest główny. Nawigacja. Czekajcie, bo tutaj sobie zmieniłem. O, tutaj. Przejdę z powrotem na zegary. Dobra, tu mam zegary. No i co? Jedziemy. Patrzcie na to. Włączam tempomat. Wciskam go. Łapie mi nawigację. Opuściło talerzówkę. I przyspiesza do 16 na godzinę. I jedziemy. Fest mega. Trzymajcie się, pozdrawiam.